Bogu jestem wdzięczny za to, że mogę być pośród was, dlatego że dwa tygodnie temu mnie nie było. Byłem w szpitalu i wtedy, jak pamiętacie, jeszcze wcześniej prosiłem o modlitwę, za co wam bardzo dziękuję. Jestem po operacji zatok. Powinienem być jeszcze na L4, ale nawet nie wziąłem L4, więc mogę dzisiaj być pośród was, bardzo się z tego cieszę. Gdy byłem w tym szpitalu we wtorek, to tak jakoś mi smutno było, że nie mogę być na nabożeństwie, dlatego że ja bardzo lubię wtorki, zresztą każdą społeczność, kiedy tylko mamy możliwość się spotkać, ale nie wyobrażam sobie nie być na nabożeństwie we wtorek. Także tym bardziej jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę być pośród was. I kochani, chciałbym się podzielić z wami słowem, które w tak niedługim czasie wierzę, że Pan dał na moje serce. I kochani, głównym moim przesłaniem dzisiaj będzie takie oto stwierdzenie: nie daj rozproszyć uwagi od celu swojego powołania, od celu swojego zadania. Nie daj rozproszyć swojej uwagi od celu swojego powołania, swojego zadania. I ktoś by mógł zapytać, a jakiż to cel jest naszego życia, od którego moglibyśmy się rozproszyć, czy skierować w jakimś boczny tor, czy w jakimś niewłaściwym kierunku. I o tym celu naszego życia, czy naszego powołania przez naszego Boga czytamy, kiedy Pan Jezus powołał pierwszych uczniów w Ewangelii Marka. Przeczytajmy ten fragment, to jest 3 rozdział Ewangelia Marka i tam dowiadujemy się, jaki był cel powołania uczniów przez Pana Jezusa Chrystusa. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. A więc pierwsza rzecz, powołał ich, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. A więc celem, można powiedzieć, jeśli to mamy odnieść do naszego życia, a chcemy to odnieść, dlatego że my również jesteśmy uczniami Pana Jezusa, celem naszego życia jest to, żeby być w społeczności z Panem i aby mieć konkretne zadanie, konkretną służbę. Inaczej mówiąc, ta społeczność z Panem powinna zrodzić w nas służbę, powołanie nasze. Z tej społeczności z Panem rodzi się powołanie do służby. I tak jak mogliśmy już wielokrotnie obserwować, kiedy Pan Jezus powoływał uczniów, to właśnie On mówi, że idźcie na cały świat. Ale to słowo jest również dla nas skierowane, abyśmy byli Jego świadkami, tam, gdzie nas Bóg postawi. Najpierw w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce świata. A więc celem naszego życia, czy naszym powołaniem jest to, aby mieć społeczność z Panem i aby zrodziła się z tej społeczności służba w Kościele, aby każdy z nas wiedział, w jakim miejscu Bóg stawia nas w Kościele, w ciele Jezusa Chrystusa. Aby nie było jakiejś przypadkowości w naszym życiu, że no po prostu jestem, bo nie wiem, co z sobą zrobić, ale żebym konkretnie wiedział, co, do czego Bóg mnie powołał w Jego ciele. Tak jak jest w Bożym Słowie napisane, że Bóg każdego poszczególnego umieścił w ciele swoim tak, jak chciał. Tak, jak chciał. A więc jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa i powołani jesteśmy do tego, aby mieć społeczność z Panem, aby mieć bliską społeczność z Nim i aby z tej społeczności wypłynęła służba, działanie. To zadanie, które nam Bóg zlecił, abyśmy mogli tutaj wykonać, będąc na tej ziemi. I to jest nasz cel, aby wykonać działanie, wykonać służbę, którą Bóg nam polecił,
Najpierw jednak musimy mieć tą bliską społeczność z Panem. Musimy mieć to umocowanie w Panu, musimy mieć ten fundament w Panu, na którym wszystko inne zaczyna wypływać. I tak sobie porównałem, że jesteśmy armią i ja nie byłem w wojsku niestety, więc niektórzy z was będą na pewno mogli mnie poprawić, ale tak sobie wyobrażam, że armia potrzebuje dwóch rzeczy, aby mogła działać. Kiedy jest wojna i kiedy jest po prostu no, armia w pełnym szyku bojowym, armia potrzebuje dwóch rzeczy, żeby mogła prężnie działać. Podpowiedzcie mi, co potrzebuje armia? Dowództwa, tak? O, tak, właśnie. Czyli tak samo myślicie. Inaczej mówiąc, potrzebuje stałej łączności ze sztabem dowódczym. Stałej łączności armia. Jeżeli tej łączności nie ma, to po prostu armia może się czuć zdezorientowana, tak? A więc potrzebuje stałej łączności. To jest po pierwsze, a po drugie, czego? Czego? Uzbrojenia. Tak, mam to zapisane. Ciągłego zaopatrzenia pod względem uzbrojenia, sanitariuszy, prawda, jakiś lekarstw, żywność. Cały czas zaopatrzenie musi być w armii. Jeżeli któryś z tych rzeczy braknie, a armia po prostu nie może iść naprzód, jest pewna destabilizacja. Jeżeli nie ma rozkazów, nie ma łączności i nie ma zaopatrzenia, to armia praktycznie jest do niczego zdatna. Łączności, czyli jak gdyby przekładając to na takie życie duchowe, czyli stałego kontaktu z Panem, łączność ze sztabem dowódczym, to oczywiście nam wskazuje na modlitwę, na społeczność z Panem. I Pan Jezus, zdradzając coś niecoś o sobie, jak Jego służba wygląda, On powiedział na temat tej łączności w Ewangelii Jana. Oczywiście Ewangelia Jana jest tą Ewangelią, która najwięcej zdradza nam takich tajemnic odnośnie takiego wewnętrznego, ukrytego życia Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelii Jana w 5 rozdziale od 19 wiersza czytamy do 20 następujące słowa. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. A więc widzimy tutaj, że Pan Jezus, będąc na ziemi, nie mógł niczego uczynić, czego Ojciec by Mu nie pokazał. A to wymagało takiej stałej łączności ze swoim Ojcem. I to jest modlitwa, tak? To jest modlitwa, czyli społeczność, więź, bycie z Bogiem właśnie objawiamy poprzez naszą modlitwę, ale nie tylko. Boże Słowo mówi nam, jeśli we mnie trwać będziecie i Słowo moje w was trwać będzie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. A więc nie tylko modlitwa, ale Słowo. Myślę, że są to tak bardzo podstawowe rzeczy. Społeczność w modlitwie i w Słowie Bożym. Takie dwie rzeczy, które nas jak gdyby kwalifikują do tego, że możemy powiedzieć, że mamy społeczność z Panem. Słowo Boże, bardzo ważne, aby mieszkało w nas obficie. Jak Boże Słowo mówi, że młodzieńcy jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. A więc pierwsza rzecz, łączność. Łączność i zaopatrzenie armii. To jest społeczność z Bogiem poprzez modlitwę oraz poprzez Słowo Boże. Tutaj mamy całe wyposażenie, tutaj jest wszystko, całe uzbrojenie, tu jest lekarstwo dla nas, tu jest pocieszenie, wszelkie wskazówki tutaj są. I kochani, nie tylko też jeśli chodzi o Słowo Boże, że
że to jest wystarczające, bo my wiemy, że kiedy ktoś przynosi zaopatrzenie do armii, na przykład przynosi tam żywność, czy jakieś opatrunki, czy inne rzeczy, to my wiemy, że potrzeba kontaktu z tą osobą, która przynosi to, tak? A więc potrzebna jest relacja. Relacja, społeczność z innymi wierzącymi. A więc potrzebujemy sobie nawzajem usługiwać. Stąd tak bardzo apelowałem na samym początku, jak bardzo ważna jest społeczność, jak się spotykamy. Po to, żebyśmy mogli sobie usługiwać. Pan chce działać poprzez nas. Chce, abyśmy sobie nawzajem usługiwali. A więc kontakt z innymi wierzącymi, wspólne spotkania. I mówiłem na samym początku, abyśmy nie dali się rozproszyć naszemu powołaniu, naszemu celu, do którego zostaliśmy powołani, naszemu zadaniu. Tym dwom podstawowym rzeczom, jaką jest właśnie społeczność z Bogiem, poprzez modlitwę, poprzez słowo, poprzez społeczność z innymi i właśnie poprzez to, kiedy te rzeczy w naszym życiu występują, wtedy możemy mieć pewność, że Pan powoła nas do jakiegoś dzieła, do jakiegoś zadania, wyznaczy nam zadanie i wtedy możemy dalej iść z tym zadaniem przez życie, wykonując Bożą wolę. Kochani, dziś toczy się bój na tym świecie o klienta. Myślę, że wszyscy to przeżywamy i wszyscy z nas są jak gdyby częścią tego boju, dlatego że co nieraz ktoś dzwoni, ktoś po prostu, są jakieś akcje, po prostu każdy walczy o klienta, czy to stacje telewizyjne, czy to programy, czy jakieś korporacje, firmy, sklepy i tak dalej. Każdy walczy o klienta. I tak jest w świecie, w tym fizycznym, ale my wiemy, że w tym duchowym świecie jest również walka i diabeł również walczy, ale przede wszystkim walczy o tych, którzy do niego nie należą, tak? Bo ci, którzy do niego należą, to już właściwie nie musi tak za bardzo walczyć, ale przede wszystkim walczy o tych, których mógłby zdobyć. Bo ci, którzy są jego, to już są zdobyci przez niego, tak? Ewentualnie umacnia swoje pozycje w ich sercach, ale on przede wszystkim o wierzących chce walczyć. I właśnie świat ma wiele dzisiaj do zaoferowania, aby odwieść właśnie dzieci Boże od ich głównego zadania, aby być blisko Boga, aby mieć społeczność z Bogiem i aby wykonywać zadanie, które Bóg tobie i mnie zleca, zgodnie z przeznaczeniem, który Bóg przekazał nam, zgodnie z przeznaczeniem, jaki umieścił w naszym życiu, w ciele Jezusa Chrystusa. I właśnie diabeł chce odwieść dzieci Boże od ich głównego zadania. Między innymi Boże Słowo mówi, szczególnie w kontekście czasów ostatecznych, baczcie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na to ostatnie, co powiedziałem, troska o byt. Nie wiem jak wy, ale ja odczuwam taką presję, żeby się troszczyć i zawsze muszę siebie samego pilnować, żeby nie obciążyć swojej głowy, żeby ona nie była tak obciążona, tak ciężka, że aż głowa boli, tak jak się mówi. Tyle spraw na głowie, żeby to po prostu nie rozproszyło nas w naszym powołaniu, w tym przeznaczeniu głównym, który Bóg wyznaczył dla nas. Żebyśmy nie stwierdzili, że wszystko, na czym polega życia, to tylko to, żeby jakoś przeżyć do następnego dnia. Bo to nie jest prawda. Bo naszym głównym celem jest coś innego. Jest to, aby biec wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, aby dobiec do mety, ale żeby po drodze nie tylko o siebie jak gdyby pamiętać, ale przede wszystkim o tych, którzy są wokół nas, aby ich
przyprowadzić do Pana, aby wskazać im kierunek, aby pokazać im na Ewangelię. A więc diabeł chce rozproszyć naszą uwagę na rzeczy jakieś drugorzędne, przyziemne. Może to są nawet dobre rzeczy, tak? Ale nie te, do których nas Bóg powołał. Boże Słowo mówi nam w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, kiedy zaczęło się szemranie wdów helenistycznych, wtedy właśnie apostołowie stanęli na wysokości zadania i powiedzieli, że tak nie może być, ale trzeba upatrzyć sobie ludzi, którzy by zajęli się tymi wdowami i mówią, że my nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. Apostołowie mieli doskonale tą świadomość, że do czego oni zostali powołani, a więc do modlitwy i do służby Słowa. Oni owszem mieli to powołanie, aby bezpośrednio głosić Ewangelię i byli, że tak powiem, na 24 godziny powołani na to, ale to powołanie, jeśli chodzi o to, aby pilnować modlitwy i służby Słowa, jest powołaniem dla każdego z nas, bo to jest podstawowe powołanie dla każdego wierzącego. Pilnować modlitwy i służby Słowa. To jest podstawowe powołanie. Nie ma bardziej podstawowego powołania, jak właśnie to. I oni byli świadomi, że jeśli oni by się zaczęli zajmować jakimiś innymi rzeczami, a zaniedbaliby służbę Słowa i modlitwę, to ich służba klęknie. A więc służba Słowa i modlitwy. To jest to służba, do której każdy z nas jest powołany. Ale jesteśmy również powołani do różnych innych rzeczy. W Bożym Słowie czytamy w liście do Efezjan 4,16, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. A więc widzimy, że każdy członek ma przeznaczenie, zgodne z przeznaczeniem każdego poszczególnego członka. Wzajemne zasilanie się. A w pierwszym liście do Koryntian 12, 18 i 25 czytamy: tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. A więc każdy z nas ma swój cel konkretny w ciele Jezusa Chrystusa. Czy ty już wiesz, bracie i siostro, jakie jest twoje zadanie w ciele Jezusa Chrystusa? Oprócz tego podstawowego, jaką powiedziałem, jest to służba modlitwy i słowa. To jest podstawowe zadanie. I na tym musimy budować nasze życie i z tego jak gdyby rodzi się służba. Dlatego, że modlitwa i słowo to jest właśnie relacja z Panem, a z tej relacji wychodzi dalej służba w naszym życiu. I czytamy o tym, że Bóg umieścił każdego tak, jak chciał, aby w ciele nie było rozdwojenia. Aby każdy z nas mógł czuć się potrzebny i mógł być błogosławieństwem dla innych. I tak ostatnio się zastanawiałem, patrząc na ten piękny świat i mówię, dlaczego ten świat jest tak piękny? Dlaczego ta przyroda jest taka piękna? Domy są takie piękne, samochody takie piękne. Wszystko jest takie piękne. No ja ostatnio się tak zastanawiałem i powiem wam szczerze, że może nic wielkiego nie odkryłem, ale dla mnie jest to wielka duchowa prawda. Wszystko jest tak piękne, dlatego że kiedy patrzę na przykład na, załóżmy na nasz budynek, dlaczego on jest tak piękny, przynajmniej w środku, na zewnątrz może wymaga remontu. Dlaczego on jest taki piękny? Dlatego, że wszystko jest w jedności, w harmonii, wszystko jest na właściwym miejscu. Dlaczego drzewo jest piękne? Dlatego, że wszystko jest na właściwym miejscu. Dlaczego samochód jest piękny?
ponieważ wszystko jest ściśle ze sobą spojone, doskonałe i w jedności, scalone, dopasowane. Każda rzecz, każda część jakiejkolwiek rzeczy, jakiegokolwiek przedmiotu jest piękny tylko dlatego, że jest ściśle, pięknie ze sobą zharmonizowane. Jest w pełnej harmonii i dlatego to jest piękne. Wyobraźmy sobie teraz, że jakaś tam rzecz chciałaby być nie na tym miejscu, na którym jest. Na przykład w samochodzie silnik, no chciałby być w bagażniku gdzieś tam albo na dachu. Byłoby to piękne? Nie. Byłoby to brzydkie, byłby chaos. Boża natura zawsze się wiąże z doskonałą jednością, z harmonią. I Bóg jest doskonały w jedności. My wiemy, że diabeł nienawidzi harmonii i kiedy Adam i Ewa byli w raju, w ogrodzie Eden, to diabeł zazdrościł tej harmonii, jaka była między człowiekiem a Bogiem, bo to była piękna harmonia. Tam niczego nie brakowało, tam była chwała Boża. Tam była doskonała harmonia. Niczego nie brakowało. I diabeł tego zazdrościł. I on chciał, żeby tam chaos wszedł. I dlatego podstępnie wszedł w tę relację między człowieka a Boga. Podstępnie wszedł, skusił człowieka i ta harmonia została zerwana. Ta jedność z Bogiem została zerwana. My wiemy, że diabeł przyszedł po to, aby niszczyć, zabijać, zażynać, aby robić chaos. Możemy to obserwować na przykład, kiedy młodzież słucha muzyki jakiejś hard rockowej, Metallica jakąś i tak dalej. Jaki duch za tym stoi, kiedy wychodzą z koncertów, częstokroć robią demolkę na ulicach, tak? Dlatego, że duch chaosu poprzez tą muzykę wszedł w serca i umysły tych młodych ludzi. Za tym stoi diabeł. My wiemy doskonale, że wiele tych zespołów to są wręcz zespoły satanistyczne, które otwarcie się przyznają do szatana. A więc diabeł zniszczył tą harmonię, tą jedność, tą doskonałą więź poprzez grzech. Grzech niszczy harmonię i jedność, powoduje rozproszenie. Rozproszenie. Przeczytam taki fragment z Jeremiasza, 29 rozdział. Może nie szukajcie, ale jest tam takie słowo napisane od 11 do 14 wiersza. Gdy mnie będziecie szukać, całym swoim sercem znajdziecie mnie i objawię się wam i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem. Widzicie, Bożym zamierzeniem nie było rozproszyć Izraela po prostu do różnych części świata, ale właściwie to oni sami zdecydowali, że tak chcą. I to był wynik tego, że oni nie szukali Boga. Ale Bóg powiedział, jeśli mnie tylko zaczniecie szukać, jeśli będziecie szukać mnie całym swoim sercem, to po pierwsze znajdziecie mnie, a po drugie objawię się wam i zgromadzę was ze wszystkich narodów, czyli będziecie znowu w harmonii z sobą. A więc nie będziecie rozproszeni, ponieważ grzech już nie będzie w waszym życiu, ale będziecie jednością. A więc rozproszenie w tym przypadku to był efekt odejścia od bliskiej relacji z Bogiem. I teraz takie pytanie, co robisz, gdy wróg przychodzi, gdy wróg zaczyna atakować twoje i moje życie? Co robimy? Czy uciekamy ze swojego miejsca, gdzie Bóg nas postawił, ze swojej służby, z naszego powołania, z przeznaczenia? Czy po prostu stoimy i bronimy swojego miejsca, na którym Bóg nas postawił, tego zadania, do którego Bóg nas powołał? Jak się zachowujemy? Czy damy się
skusić diabłu, aby nasza uwaga została rozproszona od naszego przeznaczonego nam celu, czy po prostu stoimy w tym miejscu i nie damy się wyprzeć ze swojego stanowiska. Dlatego, że są takie sytuacje, kiedy wróg będzie atakował tą naszą harmonię, tą naszą jedność, tą naszą koinonię z Bogiem i z sobą nawzajem, jeśli mówimy o Kościele. Ale co robimy wtedy? Kochani, jest taka historia o pewnym wojowniku, był żołnierzem, jeśli tak można powiedzieć, wojownikiem dzielnym, wojownikiem Dawida, jednym z trzech, którzy się wyróżniali spośród 30, właśnie trzech było takich, którzy osiągnęli niesamowite czyny, dokonali niesamowitych czynów. I o jednym z nich czytamy, że to był Szamma w 2 Samuelowej, 23 rozdziale. Zanim idzie Szamma, syn Agea, Hararejczyk. Pewnego razu Filistyńczycy ściągnęli do Haja, gdzie była działka pola obsiana soczewicą. Gdy wojsko pierzchnęło przed Filistyńczykami, on stanął w środku działki, odbił im ją i pobił Filistyńczyków, a Pan dał wielkie zwycięstwo. Kochani, większość Izraelitów pierzchnęła, po prostu nikt właściwie nie został. Pierzchnęli. Była sobie jakaś tam działka soczewicy. Można powiedzieć, taka sobie może nic nie warta działka. Ale dla Szammy była to wartość. On wiedział, że jeżeli w tym przypadku wycofa się i odda to miejsce, które było zarezerwowane, które było własnością Izraela, odda to Filistyńczykom, to oni sobie tam już zajmą ten teren i zbudują sobie twierdzę, z której może łatwiej będzie im atakować Izraela. I tak w naszym duchowym życiu, o co tu chodzi? Czy tak łatwo oddajemy wrogowi, poddajemy się po prostu, kiedy przychodzi wróg i nie walczymy z jakimiś małymi rzeczami, które on atakuje nas. On oczywiście atakuje nasze życie najpierw poprzez małe rzeczy, ale te małe rzeczy, jakieś ziarenka, one później urosną do wielkich rozmiarów, powstają z nich drzewa, których tak łatwo się nie da później wykorzenić. Jeśli przychodzi wróg z jakąś pożądliwością czy z jakimś grzechem i kusi nas, czy my tak poddajemy się i uciekamy może i w sumie oddajemy tą dziedzinę życia bez walki, czy po prostu mówimy nie, stanę tam, gdzie jestem i nie pozwolę, aby diabeł w moje życie cokolwiek wniósł, aby moja służba zeszła jakieś na boczne tory. Kochani, właśnie poprzez jakieś małe liszki, małe grzechy, czasami właśnie nasza służba może być wykolejona tylko dlatego, że nie podjęliśmy walki, że oddaliśmy bez walki tą działkę i po prostu wróg sobie tam zrobił swoją twierdzę. Pozwoliliśmy na to, żeby on zbudował tam fortecę. Ale Szamma był innym właśnie człowiekiem. On wiedział, że musi być czujny w tych małych rzeczach, bo z tych małych rzeczy później rosną wielkie rzeczy. I on stał w środku tej działki. Czytamy, że on stanął w środku działki, czyli nie na skraju, nie gdzieś w rogu, ale jeśli chcesz być w centrum Bożej woli, musisz stać na środku pola, na które cię Pan powołał. Nie możesz po prostu gdzieś tam być z boku, ale pilnuj tego, co ci Pan powierzył. Jeżeli Pan cię powołał do jakiejś rzeczy, do jakiejś służby, pilnuj tego, co ci Pan powierzył i nie pozwól, aby wróg ci to wyrwał, aby wróg po prostu zmienił kierunek kierunek działania twojego i mojego. I to jest właśnie to rozproszenie. Ja chciałbym jeszcze taki przykład podać
o tym, żebyśmy nie ulegali rozproszeniu, kiedy właśnie przychodzą jakieś trudne sytuacje do naszego życia, a wiemy, że diabeł właśnie wszystko robi, abyśmy po prostu zostali rozproszeni. I taki przykład o matadorach, którzy mają sekretną broń na byka, aby go rozproszyć. Walki matadorów na pewno widzieliście w Hiszpanii czy w Portugalii. I my wiemy, że w momencie, gdy byk ma uderzyć w swój cel, to nagle z boku pojawia się inna osoba i ona dźga byka lancą, tak? I ta osoba ucieka, ta druga osoba. I byk odwraca się, żeby zobaczyć swojego napastnika i zaczyna podążać w jego kierunku, tak? A wtedy znowu ktoś z boku wylatuje i lancą wbija, dźga byka. I tak dalej, i tak dalej. Po czym ucieka. I cały czas uwaga byka jest rozpraszana. Jeśli byk skupiłby się na tym swoim celu, czyli na tym pierwszym człowieku, to praktycznie wygrałby z każdym. Nie byłoby szans, żeby go nie pokonał. Ale tylko przez to, że jest rozproszona jego uwaga, on jest nieświadomy, że po prostu w jego skórę, w jego ciało wbijane są te lance, które powodują krwawienie. I on nie wie, że bierze tak naprawdę udział w wyścigu z czasem. Ta krew zaczyna wypływać i ten byk zaczyna powoli słabnąć. I my wiemy, jaki jest koniec tego byka. Kochani, każda minuta, w której nasza uwaga jest odwrócona od tego, do czego nas Bóg powołał, zbliża nas do końca walki. I co chciałem powiedzieć, kiedy Reinhard Bonnke, ten ewangelista, który działa w Afryce, gdzie miliony przychodzą do Chrystusa i wielkie żniwo jest, w pewnym momencie ktoś tam mu wytkał jakieś rzeczy, nieprawdziwe oczywiście, no i on już prawie, że chciał zmierzyć się z tym, w sensie, że po prostu zakończy pracę i najpierw wyjaśni, o co chodzi, a Bóg mu powiedział taką rzecz. Nie zatrzymuj kombajna, żeby złapać mysz. I on to posłuchał Boga i w ten sposób dalej ta praca była kontynuowana. Jakaś mysz zaczęła biegać i robić jakiś... Chciała odwrócić uwagę od głównego celu, jakim było wtedy żniwo, potężne żniwo, które trwa do dzisiaj, gdzie miliony ludzi się nawraca do Boga. I Bóg mu tak powiedział, nie zatrzymuj kombajna, żeby złapać mysz. Nie daj się rozproszyć. Kochani, tak wiele rzeczy nas może rozpraszać w naszej służbie, w naszym życiu modlitewnym, naszym osobistym. Nawet dobre rzeczy nas mogą rozpraszać. Wiecie, można tyle rzeczy robić dzisiaj, tyle dobrych rzeczy, które niestety, ale nie są najlepszymi rzeczami. I te dobre rzeczy mogą nas rozpraszać od tych głównych zadań, które nam Pan wyznacza. A te zadania, które nam Pan wyznacza, ty i ja, musimy osobiście wiedzieć. Oprócz tych dwóch podstawowych, które powiedziałem, słowo i modlitwa, służba słowa i modlitwa, to jest podstawowe zadanie dla każdego z nas. Ale każdy z nas ma jeszcze oprócz tego zadanie, bo to z tej relacji z Bogiem każdy z nas ma zadanie do wykonania. I podobała mi się ta relacja Leszka Mochy z Indii, kiedy mówił, że na konferencji, jak był, kiedy pastorzy zaczęli się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w ich miejscowościach, ile zborów powstaje, ile ludzi się nawraca, jakie cuda się dzieją. I on mówi, on tylko słyszy takie same dobre rzeczy, a nie słyszy żadnych problemów. Nie słyszy o jakichś tam problemach, że to się nie da, tam się nie da, tak?
ale że same dobre, pozytywne rzeczy. Po prostu nie mógł w to uwierzyć, że nie było żadnych skarg, nie było żadnych narzekań, a że oni wszyscy po prostu się skupili na celu, a tym celem było to, aby zwiastować Ewangelię, aby głosić Ewangelię i aby modlić się o Boże cuda, o niesamowite znaki Bożego działania. I to było takie niesamowicie budujące z tej relacji, którą właśnie Leszek mówił. I dla nas jest to też takie potwierdzenie, że jeśli się skupiamy na głównym celu, jaką jest służba, jaką nam Pan pokazał, na różnych frontach, prawda? Każdy z nas ma inne miejsce w Kościele, ale po prostu, żebyśmy wszyscy w jedności, w zespoleniu, w harmonii wykonali Boże dzieło. I oczywiście to wymaga pewnego rodzaju wytrwałości, dlatego że, tak jak powiedziałem, Szamma stanął na środku pola i zaczął walczyć. On wiedział, że dla niego były tylko dwie opcje. Albo wygrać, albo zginąć. Nie ma innej opcji. Albo wygrać, albo zginąć. Nie było takiego czegoś jak ucieczka. Więc widzicie, postawił sprawę na ostrzu miecza i wiedział, że nie ma innej opcji. I dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy się nie dali rozpraszać. To jest moje takie główne dzisiaj przesłanie, abyśmy się nie dali rozpraszać w naszym życiu chrześcijańskim, ale żebyśmy byli skoncentrowani na celu, aby przede wszystkim być blisko Pana, mieć z Nim społeczność, nie zaniedbać słowa i modlitwy, ale też i służby, którą Pan nam wyznacza. I trzeba mieć w tym wytrwania, wytrwałości. Słowo wytrwać znaczy persevere, przepraszam, i składa się z przedrostka per, znaczy przez, a severe znaczy srogi, surowy. I zwycięstwo przychodzi do tych, którzy przechodzą przez ciężkie bitwy, na drugą stronę nie rezygnując. Ciężkie bitwy. Kochani, ale my nie walczymy sami, bo walczy z nami Pan Jezus Chrystus i On nam daje siłę. Ale chciałbym też jeszcze przytoczyć taki fragment pewnego człowieka, Mackenzie. Ja go nie znam, ale on powiedział takie zdanie. Zdolność koncentracji, trwania na obranym kursie bez odwrócenia uwagi czy zmiany kierunku jest siłą, która umożliwiła ludziom o średnich zdolnościach zdobywanie takich szczytów, które umykały geniuszom. Ich jedynym sekretem jest wytrwałość. Może jeszcze raz przeczytam. Zdolność koncentracji, trwania na obranym kursie bez odwrócenia uwagi czy zmiany kierunku jest siłą, która umożliwiła ludziom o średnich zdolnościach zdobywanie takich szczytów, które umykały geniuszom. Ich jedynym sekretem jest wytrwałość. I właśnie chodzi o to, żebyśmy wytrwali, żebyśmy trwali w tym powołaniu, które Pan nam, każdemu z nas dał. I w liście do Hebrajczyków właśnie teraz się przypomina takie słowo, że jest tam powiedziane, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc nie dajmy się zwieść, nie dajmy się rozproszyć, nie dajmy się rozproszyć różnym jakimś działaniom, które może wyglądają bardzo duchowo, ale tak naprawdę nie są tym, do czego nas Pan powołał. Bądźmy w woli Bożej. Bądźmy w woli Bożej. Wiecie, ja ostatnio też przez pół roku, może przez rok nawet, zmagałem się z pewnymi rzeczami w służbie. Chodzi mi też o grupę wsparcia tutaj, którą prowadziłem w Ustroniu, dlatego że w pewnym sensie, znaczy w pewnym okresie przyszło takie zniechęcenie na moje życie i wiedziałem, że po prostu no, chyba zrezygnuję z tej służby, dlatego że no, myślę, że to jest normalna rzecz, że takie zniechęcenia przychodzą, każdy z nas to przeżywa, ale
jakoś na nowo zacząłem walczyć o to, zacząłem modlić się i powiedziałem, że musi się coś zmienić na tej grupie wsparcia, że to nie może tak dalej wyglądać. I wiecie, od czasu, kiedy zrobiliśmy wigilijkę tutaj w grudniu, właśnie od tego czasu Pan Bóg zaczął to zmieniać. Ja się tak zaangażowałem też może troszkę więcej i wiecie, kiedy jest grupa wsparcia, ja się cieszę, kiedy mogę iść, dlatego że są nowe osoby, jest może teraz 8-9 osób zupełnie nowych, które są tutaj z miasta, z Ustronia, które przychodzą regularnie i bardzo mnie to cieszy, że te osoby mogą słyszeć Ewangelię i jestem jak gdyby podbudowany tym, że nie zrezygnowałem, że po prostu postanowiłem trwać w tym dalej i że nie dałem się rozproszyć, nie dałem się jak gdyby, żeby zrezygnować z tej służby. Kochani, wytrwałość. Chcę powiedzieć, że tego chyba każdemu z nas brakuje, tej wytrwałości i żebyśmy dążyli tak konsekwentnie do celu. A tym celem, tak jak powiedziałem, to jest być z Nim i mieć służbę. I apostoł Paweł mówi, biegnijcie tak, abyście nagrodę zdobyli. A on sam powiada, zmierzam do celu, do nagrody w górze. A w innym miejscu jest powiedziane, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Inne tłumaczenie mówi, nie, drodzy bracia, jeszcze nie jestem tym, kim powinienem być, ale skupiam całą energię wokół jednego celu. Skupiam całą energię wokół jednego celu, aby zapominając o tym, co było i sięgając po to, co jest przede mną, wykonać postawione przede mną zadanie i otrzymać nagrodę przeznaczoną przez Boga. Kochani, wspaniałe wyznanie. Niech nic nie rozproszy naszej uwagi od naszego powołania, przede wszystkim od tego, żeby być blisko Pana. Gdyż diabeł, tak jak ten przykład o tej myszy, prawda, pamiętacie, niech nie zatrzymuj kombajna, żeby złapać mysz. Nie zatrzymujmy się w naszym biegu, żeby nie wiem, komuś coś tam udowadniać. Jak Boże Słowo mówi, nie wdawajcie się w jakieś niepotrzebne spory o słowa, o zakon, o jakieś tam wykładnie i tak dalej, gdyż to do niczego dobrego nie doprowadza. Tak Boże Słowo mówi, że wręcz słuchaczy doprowadza do zguby. Więc chciejmy zawsze pamiętać, że mamy główny cel. To jest przede wszystkim to, aby mieć społeczność z Panem, być z Nim i aby Pan nas wypchnął z tej służby, z tej społeczności, aby zrodziła się służba, aby odnaleźć swoje miejsce w ciele Jezusa Chrystusa i aby wypełniać tą rolę, do której nas Pan powołał, każdego z nas. A każdy z nas ma swoją rolę. Każdy z nas.